Pieczona karkówka to jedna z moich ulubionych wędlin domowych. Można ją przygotować na kilka sposobów, z różnymi dodatkami i przyprawami. Bardzo prosty przepis to karkówka pieczona w ziołach. Smaczna, aromatyczna i bardzo łatwa w przygotowaniu. Do miseczki wciskam czosnek, wlewam olej, dodaję zioła prowansalskie, łagodną paprykę i majeranek. Składniki mieszam. Dodaję sól i pieprz do smaku. Dolewam jeszcze trochę oleju, aby marynata nie była zbyt sucha. Tak przygotowaną marynatą smaruję karkówkę z każdej strony. I przekładam do naczynia żaroodpornego. Mięso odstawiam na minimum 2-3 godziny do lodówki, a najlepiej na całą noc. Kiedy mięso jest już zamarynowane, wstawiam je do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piekę karkówkę około 80 minut. Zgodnie z zasadą, że na 1 kg mięsa przypada 1 godzina pieczenia. Aby karkówka dobrze się kroiła, mięso zostawiam na kilka godzin do całkowitego wystygnięcia. Pyszna domowa wędlina w zasadzie zrobiła się sama. A po inne łatwe przepisy zapraszam Was na stronę www.talerzpokus.tv.